Życie w lesie. Las jest to najbardziej złożony ekosystem lądowy, składający się z roślin, ułożonych w warstwy, z których dominującą grupę stanowią drzewa wszelkiego gatunku. Warstwy lasu to korony drzew, podszyt, runo leśne i ściółka. Korony drzew to najwyższa warstwa lasu. Jest tu dużo światła i wieje mocny wiatr. Panuje tu niewielka wilgotność, bo woda deszczowa szybko spływa po liściach. W koronach drzew mieszkają owady, ptaki czy wiewiórki. Podszyt. Tutaj królują młode drzewa i krzewy, takie jak kalina, jałowiec czy czarny bez. Światła jest mniej niż w koronach drzew. Jest nieco chłodniej, ale wilgotność jest większa. Wiatr też nie jest tutaj szczególnie dokuczliwy. W podszycie schronienie znajdują owady, pająki, ptaki oraz większe zwierzęta takie jak jelenie, dziki czy wilki. Runo leśne. Tworzą je głównie niewysokie rośliny, jak mchy czy paprocie. Panuje tu duża wilgotność. Jest chłodniej niż w wyższych warstwach lasu. Słońca też dociera zdecydowanie mniej, a podmuchy wiatru są prawie nieodczuwalne. Wyjątkową porą roku dla runa leśnego jest wiosna. Drzewa i krzewy pozbawione liście przepuszczają do dużo światła. Wiele roślin runa wtedy intensywnie rozwija się i zakwita. Rosną tu głównie rośliny zielone i grzyby. Runo leśne jest domem dla owadów, ślimaków, żab, jaszczurek, węży oraz myszy. Ściółka. Ściółka pokrywa glebę. Są to szczątki roślin, głównie opadłe liście oraz szczątki zwierząt. Żyje tu wiele organizmów, na przykład mrówki, dżdżownice, grzyby czy bakterie. Te ostatnie rozkładają szczątki organizmów, dzięki czemu użyźniają glebę. Poznajmy najczęściej spotykane grzyby jadalne. Borowik szlachetny ma brązowy, gładki lub lekko pomarszczony kapelusz. Na spodzie kapelusza znajdują się żółto-kremowe rurki. Trzon szaro-biały. Podgrzybek brunatny ma ciemnobrązowy kapelusz, gładki i matowy. Na spodzie kapelusza zielono-żółte rurki, siniejące po uciśnięciu. Trzon jasno-żółty z jasno-brązowymi, podłużnymi paskami. Koźlarz babka ma brązowy kapelusz, gładki i matowy. Na spodzie kapelusza szare rurki, a trzon jest białawy z podłużnymi bruzdami. Koźlarz czerwony ma ceglasto-czerwony kapelusz, gładki, matowy, o zamszowej powierzchni. Na spodzie kapelusza biało-szare rurki, a trzon jest szaro-biały, szorstki, z brunatnymi kosmkami. Pieprznik jadalny, często nazywany kurką, ma pomarańczowo-żółty kapelusz, gładki i matowy. Na spodzie kapelusza blaszki w tym samym kolorze co kapelusz, a trzon jest gładki, nieco jaśniejszy od kapelusza. Jak zachować się w lesie? Nie hałasuj, nie dotykaj zwierząt, nie niszcz drzew i krzewów, nie zostawiaj śmieci, nie rozgarniaj ściółki, nie spuszczaj psa ze smyczy. Jakie drzewa rosną w lesie? W Polsce mamy lasy liściaste, iglaste i mieszane. Lasy iglaste to takie,
których większość stanowią różne drzewa iglaste, na przykład sosna, świerk czy modrzew. Drzewa iglaste to takie, których liście są sztywne, długie i ostro zakończone. Wyglądem przypominają igły i stąd nazwa drzewa iglaste. Te drzewa nie gubią igieł na zimę. Są zielone przez cały rok. Lasy liściaste to takie, gdzie dominują drzewa liściaste. W Polsce są to zwykle dąb, grab, lipa czy buk. Drzewa liściaste to takie, które mają miękkie, szerokie i płaskie liście. Jesienią ich barwa zmienia się, a następnie opadają. Lasy mieszane to takie, w których liczba drzew liściastych i iglastych jest podobna. Podsumowanie. Warstwy lasu to korony drzew, podszyt, runo leśne i ściółka. Warunki panujące w poszczególnych warstwach różnią się od siebie ilością docierającego światła, wilgotnością, temperaturą oraz siłą wiatru. Jak zachować się w lesie? Nie hałasuj, nie dotykaj zwierząt, nie niszcz drzew i krzewów, nie zostawiaj śmieci, nie rozgarniaj ściółki, nie spuszczaj psa ze smyczy. Wyróżniamy lasy liściaste, iglaste i mieszane. Drzewa liściaste mają miękkie, płaskie i szerokie liście. Liście drzew iglastych są wąskie, ostro zakończone i podobne do igieł. Najczęściej występujące w Polsce drzewa iglaste to sosna, świerk i jodła. Najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste to dąb, buk, brzoza i olcha. Jeśli film Ci się podobał, zostaw nam łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy za uwagę. Koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji przyrody.